Cześć, jestem CD, a to kolejny odcinek Zagrajmy w Summoned Max. Ej, że chwilunia! Dlaczego baso pardy nie zadziałało? Moja kamera! O nie! 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 A no tak, w poprzednim odcinku zostawiliśmy tutaj tego miśka, którego musieliśmy zrobić właśnie tu zanieść dla mafii i zniszczyliśmy kamerę właśnie dla Bosco, który teraz udaje chyba Francuza. Ale zawsze ma takie różne odpały. I teraz musimy iść do Sybilli. Albo w sumie możemy też po drodze wejść tutaj, bo tutaj będzie czekał na nas. Będzie czekał na nas gość, którego zabiliśmy wcześniej. Nie zabiliśmy, co ja gadam. Którego wcześniej ograliśmy. Ograliśmy w karty. A teraz wchodzimy do Sybilli i tutaj musimy zabrać tylko jedną rzecz. Tą rzeczą jest właśnie ten kubek. No, dziwne, że nie zauważyła ani nic nie mówiła, ale spoko. Teraz możemy iść, bo mamy jeszcze dwie rzeczy do zrobienia dla naszej mafii. Ale chodźmy może teraz do biura, zobaczyć kto tu na nas czeka. I wchodzimy. Swoją drogą nie byliśmy tutaj od początku chyba epizodu. I to tylko na chwilę. Ale co tam. Pokaż mi kasę. Pokaż mi kanapkę. Pokaż mi kasę. Pokaż mi kanapkę, to ci pokażę kasę. Tak zrobię, słowo, tylko pokaż mi. To wy. Siemka, łysolu. Próbujesz napchnąć gorący towarek, Leonardzie? Może kanapkę z klopsikiem, Leonardzie? Kanapkę z klopsikiem, którą ukradłeś, Leonardzie? Cofnijcie się, bo klnę się na obóz mojej matki, że położę was trupem. Trzeba jakoś tą kanapkę załatwić sobie i nie dać się zabić. Weźmy. Jurkowi nie można ufać. A wiesz, Leonardzie, że Jurkowi dwa zęby w ogóle nie wolno ufać? Wciąż ma nasz młynek do pieprzu. Planowałem go oddać. Ach tak, czyli lepiej zaufać dwóm bałwanom, którzy podstępnie ograbili mnie z majątku, tak? Udawajmy, że tak, jest sensowną odpowiedzią na to pytanie. Słuchaj, ja ufam Jurkowi na tyle, na ile mogę nim rzucić, ale na moje szczęście mogę nim rzucić hen daleko. Że co? Jurek już taki szczęśliwy nie jest. Weźmy spokój. Tylko spokojnie, Leonardzie. Przynieść ci napój orzeźwiający? A może poduszkę? Jeden ruch i nie żyjesz, psie. Sam, czy ten kiepściutki manewr kiedykolwiek zadziałał? Wszystkie te lata w szkole dla stewardes nie znikają od tak sobie, Max. Dowiadujemy się znowu o przeszłości same. Bądźmy rozsądni, Leonardzie. Powiemy, że we trzech odzyskaliśmy kanapkę. Może lalkowa mafia da ci nagrodę. Właśnie, Leonardzie, to nic, że wiedzą, jaki z ciebie oszukańczy łysol. Na pewno ci uwierzą. Słuszna uwaga, króliczku. Nic z tego. O, nie powinienem ruszać ustami, gdy to pomyślałem. Zgadza się? No. To my spadamy, nie? Ej, o, Maksym. Przepraszam, czy ty aby nie trzymasz nas na muszce nieszkodliwego kapiszonowca? Krętactwa nie da się wyplenić, prawda, Leonardzie? Co? Nie! Bierz go, przyjacielu. Myślałem, że już nie poszczujesz! Mamo! Dobra, Leonardzie, powiesz nam, gdzie jest kanapka, czy mamy się stać nieprzyjemni, a? Powiedz, że to drugie! Słowa niepisne. Nigdy nie zdołacie mnie złamać, nigdy. Czy twoja matka wie, jak nisko upadłeś? Nie waż się mówić o mojej matce. Moja matka jest święta. A nie jest aby świętą od szaszłyków z grilla? Bo jak tak, to właśnie zyskała ucznia. Chwileczkę, Max. Chyba właśnie odkryliśmy słaby punkt naszego jeńca. Który? Sztampową dykcję czy śmiechu wartą składnię? Ani to, ani to. Ugodźmy ten szalbierczy worek szlamu tam, gdzie boli najbardziej. Prosto w matkę. Masz na myśli... Zgadza się, Max. Nadeszła pora na... Twoja matka jest? Hurra! Nie, tylko nie to! Wszystko tylko nie to! Leonardzie, twoja matka jest tak gruba, że
Na zsiadłe kozie mleko w ciepły letni poranek. Nigdy nie pamiętam puenty. Śmieszna sprawa. Ja pamiętam wszystkie puenty, ale zawsze zapominam początków. No cóż, Max, musimy zatem złamać tego łapserdaka jako tandem. Ja zaczynam. No spoko. Tak gruba. Twoja matka jest tak gruba. Że ma dużo większą oponę niż Tyr. Że ma dużo większą oponę niż Tyr. Och, to prawda. Działa, tylko tak dalej, przyjacielu. Jasne, doprowadzanie facetów do łez. Wspaniała rozrywka familijna. No spoko. Promienne. Twoja matka jest tak promienna. A tu jeszcze strzałka jest. Że mogłaby się schować w odpadach nuklearnych. Och, ból, co za ból. Super, wyraźnie zaczyna pękać. Tylko tak dalej, przyjacielu. Dobra. Okay. Twoja matka jest tak energiczna. Że jak myśli, to brakuje prądu w mieście. Ach, mamusiu, niech to się skończy. Jeszcze trochę i się podda. Tylko tak dalej, przyjacielu. Tak. Twoja matka jest tak oszczędna. Że gasi światło, jak przewraca strony. Dosyć, przestańcie, błagam. To się może skończyć. Powiedz tylko, gdzie jest kanapka. Nie. Dowalmy mu jeszcze raz sam. No spoko, jeszcze raz. Punktualna. Twoja matka jest tak punktualna. Że przyszła za wcześnie na własny pogrzeb. A, dobrze, już dobrze. Powiem wam, gdzie jest kanapka, tylko zostawcie mamę w spokoju. Oczywiście, Leonardzie. Nigdy byśmy nie zhańbili pamięci twojej zmarłej matki. Ja nawet nie wyniosłem tej kanapki z kasyna. Ukryłem ją w jednorękim bandycie, a potem tę rękę zabrałem, żeby nikt nie mógł jej wygrać. I tak oto docieramy do kolejnego pytania. Gdzie jest ta ręka? Tu ją mam. Dzięki, łysolu! Jak mogliśmy tego wcześniej nie zauważyć? Skupiłem się na kapiszonowcu i nie zauważyłem bonusowej ręki. Lepiej wróćmy z tym do kasyna i odbijmy kanapkę. Na razie, frajerze! Moment, nie rozwiążecie mnie? Halo, chłopaki? Jurek? Ktokolwiek? No to sobie tam posiedzi. A my zanim pojedziemy do kasyna naprawić te wszystko coś, wszystko, to jeszcze napełnimy... Napełnimy keczupem ten kubek i spróbujemy sfingować morderstwo. Coś nas zagada? Nie, tylko bonjour, jak zwykle. I tutaj nasz kubek do kawy z dodatkami. I ketchup. Czy mogę prosić o grandę ketchup macchiato z ekstra pianką? Rozśmieszasz mnie, przyjacielu. Kto niby żartuje? Okej. Okay. Ta rozmowa właśnie z tym całym... A jak to go nazwał Max z kapisztonowcem? No, nie była zbyt jakoś ciekawa. Ale... Nie było chyba strasznie nudno. Tak więc... Idziemy teraz popełnić nasze... morderstwo, którego tak naprawdę nie popełnimy. U Sybilli, tak. Bigelow. Dywany i wędliny. Dziwne połączenie. Jeśli chodzi o tą reklamę na górze. Ale okej, okay, teraz możemy oddać kubek. Do Sybilli. No. Boże drogi, dziękuję. Już dawno straciłabym głowę, gdyby nie była przymocowana. Mnie to nigdy nie powstrzymało! No spoko. I...
Świetnie, o taką jatkę chodziło. To powinna być czytelna wiadomość dla wszelkich kapusiów. Przypomina mi się wczorajszy podwieczorek. Ej, co się stało z obrazem? Z całym szacunkiem, don Misiaku, ale co to ma za znaczenie? Skoro już ją kropnęli, to chyba nie musimy jej obserwować, prawda? Masz rację. Daj precla, Hirot. Po czymś takim zawsze chce mi się jeść. Jest pan prawdziwym socjopatą, don Misiaku. W tym pozytywnym sensie, rzecz jasna. Rzecz jasna. Ej, Sam! Kamera cyfrowa smakuje jak kurczak! Dobry pomysł, braku. Teraz mafijne bydlaki nie zobaczą, jak Sybilla się budzi. A to może być istotne dla stanu naszego zdrowia. No i dowiedzieliśmy się, że kamery cyfrowe świetnie smakują z keczupem. Kolejna śmiesznostka w arsenale zwalczaczy przestępczości. Ej, Sam! Jesteśmy już mafiozami? Nie, została jeszcze kwestia pierwszej kanapki z klopsikiem. No tak. No okej, tak więc z nią chyba nie ma co teraz gadać. Tylko byśmy stracili czas. I możemy iść, a raczej jechać do naszej... do naszego kasyna. Gdzie teraz, Sam? Naszym pięknym samochodzikiem. To bez mafijnej krainy zabaw i kasyna don Misiaka. Wdechę! No okej. Czarny ekran. Ale spoko. Witajcie w bezmafijnej krainie zabaw i kasynie Don Misiaka. Pytajcie o nasz program rychłego bankructwa. On jak zwykle coś tam powtarza, nic ciekawego. Idziemy do naszego jednorękiego bandyty, który jest gdzieś tutaj. O, tutaj. Dajemy rączkę. Hokus pokus, znika bez ręki bandyta. No i teraz wystarczy zagrać. Żeby zagrać, wrzuć żeton. Mam żeton? Mam. Nie, mogą mi się przydać w kasynie. Płoniesz! Hurra, oto kanapka z klopsikiem. Może skosztujemy, żeby się upewnić? Słodka ptomaino, nie. Jak to? Wydał ci nagrodę? Musiał się zepsuć. Trzeba zadzwonić do serwisu. Ale jest dobra wiadomość. Odzyskaliśmy pierwszą kanapkę z klopsikiem. Toż to niezwykle smrodliwy okaz rzeźby. Dziwne, że z centrum jej nie wyczuliśmy. Pokażcie no. Tak, to stanowczo jest nasza kanapka. Don Misiak będzie zadowolony. Chce mu się jeść? Zazwyczaj tak. Dobra robota, chłopaki. Chodźcie ze mną na zaplecze. Zrobimy sobie drobną ceremonię inicjacyjną. Znowu będziemy pałaszować borowiki w garniturach borowików? Zamknij tę mega wielką jadaczkę i właź do pokoju. No i? Sam, Max, dokonaliście tego, o co was prosiliśmy. Aktów błyskotliwości, podłości i służalczości. Zatem witamy was w szeregach Orso Nostra. Klawo. Tylko ptasiego mleka brakuje. Czas na niewielką uroczystość z rytuałem koszyków piernikowych. Potem kilka szczególików, a na koniec Tomaso wpadnie z zimnymi zakąskami. Lecz najpierw na znak szacunku zdejmę swą maskę. Z czego się cieszę, bo ledwo mogę mówić przez to badziewie. Od razu lepiej. Ależ się człowiek zgrzeje w tym stroju. Jasny karp beztłuszczowy na szpikulcu. Jesteś kretem. Co więcej, to na pewno ciebie... czy dywan pasuje do zasłon? Hasła, idioto! Oni są z policji ochotniczej. Najwyraźniej wciąż nie załapali, że przeszedłem do obozu wroga. On ma rację, Max. Wciąż to do nas nie dotarło. Zaraz. Czyli kret dopuścił się zdrady, zapewne skuszony bogactwem i władzą, które oferowała lalkowa mafia. Lecz co się stało z poprzednim misiakiem? Lub z misiakami. Wiemy tylko, że pierwszy misiak udławił się swą kanapką z klopsikiem w 65. Słuszna uwaga. Powinniśmy uciekać? Tak, przypuszczam. Brać ich! Do samochodu, przyjacielu. No spoko, tak więc... jak to nazwać? No, musimy uciekać. Bo odkryli, że jesteśmy z policji. I teraz nas gonią.
sam. Chciałbym zwrócić uwagę, że grupa krwiożerczych gangsterów siedzi nam na ogonie. Nażryjcie się, gliniarze. Tak, zauważymy. Co gorsza, mają te nowe kuloodporne opony z Mafia Markt. Na świętą współczesną technologię, co haniebnie zeszła na psy. No fajnie. Czyli jakoś inaczej trzeba ich załatwić niż... niż strzelanie im w opony. Tylko pytanie jak? Na pewno w te reklamy można strzelać, więc to może być dobra podpowiedź. Ale trzeba je w dobrym momencie zastrzelić. Tak więc może teraz? Nie. Teraz. Nie. Nie mam, szczerze mówiąc, trochę pojęcia, o co chodzi. Ale... Ale... To ich tylko trochę spowalnia. Może o to chodzi, żeby ich spowolnić. No. Czy to wszyscy? Wszyscy poza jednym, lwem misiakiem we własnej osobie. A teraz załatwmy tego spasionego oszusta raz na zawsze! Dobra myśl. Trzymaj się, przyjacielu. Aj! Ej, nie ma misiaka. Teraz jest szansa dowiedzieć się, co planuje ten zdradziecki kretomiś. No cóż, bez tego złowieszczego mamrotania gość wydaje się niezdolny do zaplanowania obiadu, a co dopiero bezecnej intrygi. Zgoda, lecz z doświadczenia wiem, że zawsze jest coś ciekawego za drzwiami z napisem wstęp wzbroniony pod groźbą śmierci. No, pewnie jest. Ale chodźmy, zobaczmy tutaj jeszcze. Co mamy? Czymże byłaby jaskinia zbrodni bez trunków na wyciągnięcie ręki? No, racja. Parawan. Każdy gangster ma prawo przebrać się za miśka na osobności. No spoko. Biurko. Najwyraźniej misiak trzyma szczegóły swojej operacji gdzie indziej. No szkoda. Nie da się tej twarzy podnieść. Chyba, że to maska, ale chyba po prostu taki posążek. Ale wchodzimy do złowieszczych drzwi. I nas tu będzie pewnie czekał ten Don Lew Misiak, chociaż nie wiadomo. No, toż to gigantyczna wytwórnia niedźwiadków. Chcesz powiedzieć, że czyste jak łza kasyno stanowi jedynie przykrywkę dla mętnego półświatka pracy i przemysłu? Czuję się zgorszony! To wy? Wróciliście! Nie do pomyślenia, ale ani kroku dalej. Z obydwu umiem zrobić użytek. Powiem to bez ogródek. Bardziej obawiamy się pistoletu. Zaiste! Tym gorzej dla was, głupcy, albowiem ten hipnomiś uczyni z was mych niewolników. Skoro pozbyliście się tych nieudaczników, sami będziecie wykonywać robotę w fabryce. Patrzcie na hipnomisia! Rób, co ci każe Don Misiak. Nie jesteście śpiący? Nie czujemy? Nie czujemy. Hipnoza nie działa na żadnego z nas, ale udawaj, dopóki nie zabierzemy mu broń. Zadałem wam pytanie, niewolnicy. Tak, panie. Bardzo śpiący. Bardzo, tak bardzo. Serio? Coś mi tu jednak nie gra. A może to ja przesadzam? Wiem, jest prosty test. Duży, zastrzel małego. Słucham, panie. Zastrzel przyjaciela! Rozkazuję ci! Do kitu. No, okej. Tutaj pistolet. Coś to chyba nie działa. Spróbuję jeszcze raz. Rób, co ci każe. Tak, pa. A teraz zastrzel. Da się iść? Coś to chyba nie działa. Rób, co ci każe Don Misiak. Tak, pa. A teraz za... No właśnie, przecież mamy pistolet na kapisztany. Tak. Jest. A?
Matko litościwa, czy to koniec małego Maksia? Gdzież jest o śmierci twój oścień? Choć nie wiem, co to znaczy. Bardzo! A, ból, cierpienie, a tylko 2 dni do emerytury. Przyrzeknijcie, że nagracie mi diuków hazardu. Przyrzeknijcie! Dobra, więc... Albowiem tchórz umiera po 1000-kroć, a bohater jeno raz. Chyba, że mowa o grach komputerowych, bo tam bohaterowie również często giną. Dobranoc, książę Persji! Niech ci do snu chóry aniołków Charlie'ego nucą uskrzydlone. Tak, czyli... Tak mi zimno. Dlaczego tak mi zimno? W porządku. Dobra robota, niewolniku. Już miałem ci kazać zastrzelić go po raz drugi. Tak, panie. A teraz słuchaj, niewolniku. Ty zarządzasz fabryką, a ja czytam gazetę. Na razie posortuj hipnomisie. Później możesz je poroznosić. Tak, panie. Dobrze, dobrze. A teraz oddalę się, by sprawdzić, jakie to cierpkie przesłanie ma dziś dla nas papcio Chmiel. Max, udawaj martwego, a ja wymyślę, jak Misiaka i jego fabrykę rzucić odpowiednio dosłownie i przenośnie na kolana. Nie słyszę, jestem martwy. Okej, ale tym wszystkim zajmiemy się w kolejnym odcinku, zagrajmy w Summit Max. Tak więc, tu się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć.